Dzień dobry Państwu. 7 listopada 2023 roku. Przyszedł nam pomysł do głowy, żeby odpalić dzisiaj poloneza i zrobić szybką rundkę dla zdrowotności. Dobra. Idzie nagrywanie, Władek? Tak. Dobra. Zobaczymy, czy odpali, nie? No. Czy mu się akumulator nie rozładował? No tak. Będzie trzeba potem ładować. Zobaczymy. Chodź tutaj bliżej. A nie, dobrze jest. Wyciągamy ssanie. No i zobaczymy, nie? No. Kiedy będziemy ostatni raz jeździliśmy? Nie pamiętam. No właśnie, ja też. Chyba dwa... dawno temu. No, dawno temu. Tak. Dobrze mu zrobi ta przejażdżka dzisiaj, nie? No. Dobra, i teraz za czwartym razem już odpali, wiesz? Zobacz, co się dzieje teraz. Mówiłem? Ale nie tak do końca. Chyba w ogóle nie ma, wiesz? To musimy to pompować najpierw i dopiero wtedy ruszać. No bo tu jest tak krętule. No. No wiem. Musimy, Władek, trochę dopompować, wiesz, bo jest tak mało, że jakbyśmy teraz ruszyli, to byśmy jeszcze pocięli tą oponę, wiesz, byśmy uszkodzili bardziej, wiesz? Chodź, musimy chociaż trochę dopompować i dopiero wtedy jedziemy na Orlen. To jest niby, wiesz, 150 metrów, ale lepiej nie ryzykować, nie? Dobra, to pompowaliśmy, Władek. To jedziemy na Orlen teraz.
już dopełnić do końca, dobra? Zaraz się tam wsadzę, poczekaj, zamknę tylko chałupę. Pompka się przydała po raz kolejny. Wcześniej zdaje się, że pompowała wóz. Siema kico. Zaraz wracamy. Chodź pan, bo się ściemnia. Ale ładny jest skubaniec. No naprawdę. Cuda. Wow. Dobra. Otwieramy, gościu. Dobra. I jedziemy. Jedyneczka. Cyk. Ssania możemy już ująć, bo się chyba... Trochę się już rozgrzał. Lepiej jest. Jeszcze nie wiedziałem, o co chodzi, czemu on tak słabo jedzie. Wiesz, dobrze, że mi powiedziałeś w ogóle, nie, że nie ma powietrza. Ja myślałem, że hamulce go trzymają. Miałem ci już mówić, że hamulce go zatrzymały. Dobra, cyk. Brama się zamyka. Zatankowaliśmy Poldona pod korek. A nie, nie pod korek. Chyba nie. No to teraz jeszcze. Nagrywasz, Wadziuś? Tak. To trzymaj, już tam się nagrywa. Jeszcze musimy tego powietrza dobić. No. Może tak być. No. Cyk. Zaraz zobaczymy, co tu jest grane, nie? No. Dobra. Przejmuję. Wow. Słyszycie, jak cyka? No dobra, dopompowany jeszcze. Szybkie spojrzenie. Kurde. Fajnie jest. Wow. Dobra, Łedek, to co, startujemy na kruzika? Okej. To mieszek od tej dźwigni zmiany biegów. Jakby się ktoś zastanawiał. Szybki przystaneczek. O, z tymi ptakami jakby się udało zrobić zdjęcie, ale już za późno. Niestety. No nie, coś tam będzie. I tak się oto prezentuje, proszę państwa, Polonez w jesiennej odsłonie. Czy przysucha jest w jesiennej odsłonie. Ciekawe, czy ktoś może by chciał takim Polonezem do ślubu pojechać. Teraz jak popatrzyłem, jak się tutaj prezentuje pod kościołem, skoro Fiaty są wynajmowane, to czemu nie Polonez? Zwłaszcza biały. Żeby chwilę poczekać. Niech sobie tylko odjedzie. Wiem, kto ma odjechać. Thank you.
Gnamy dalej. Wow! To co, łogiń? No. Dobra. Do chałupy? Do chałupy, no powoli do chałupy. Jeszcze jakąś okrężną drogą sobie pojedziemy, dobra? Dobra. Już, już. Dobra, cyk. No to już się tędy troszkę. Tędy? No. Tędy pojedziemy, Wadek, inną drogą, nie tą samą. No to jak ty? Ja to kontroluję bo. Dobra. Jakoś. Mieści się! Mieści, mieści! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Jeszcze może być? Jeszcze! Już! Dobra. Trochę ci tam zostało. No i piękne, nie Wodek? No. Tak, kluczyki bierzemy. Twój fotelik też bierzemy. Bo nam się przyda jutro. Ja to mam już nie nagrywać, czy jeszcze? No możesz, ja to zaraz, Wadek, wszystko przejdę. O, to kiedy ty skończyłeś nagrywać? No wcześniej. Aha, dobra. To jest ich tylko dwa. Dwójka, brawo! Brawo, brawo. Dobra, Władysław, czekaj. Tu go... O, ale byśmy tu pas przycięli, brzydko. Sorry, wiem, że jakość kiepska. Zamykamy, Boże, jak tu się to wszystko pięknie zamyka, proszę Państwa. Polonez wrócił i jest po jakich, myślę, 15-20 km. Oczywiście daliśmy mu też wpalnik, jak już się rozgrzał. Wiadomo, że te silniki podobno lubią wysokie obroty. Zresztą każde auto trzeba co jakiś czas przepałować. No więc tak zrobiliśmy. No to tyle. Super, super wóz, naprawdę. Znaczy, super egzemplarz, o. Bo samochód to jest kiepski. No i zobaczymy, co z tą oponą będzie. Co nie, Wadek? No. Bardzo ci dziękuję, stary, za pomoc. Mhm. Jesteś gość. Nie. Jesteś prymus. Piszę o tobie w gazetach.